Drodzy zawodnicy, trenerzy, członkowie Akademickiego Związku Sportowego, jest mi bardzo miło być dzisiaj z Państwem na gali sportu akademickiego i reprezentować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera Akademicki Związek Sportowy w realizacji aktywności osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie pragnę podziękować organizatorom, pomysłodawcom integracyjnych Mistrzostw Polski AZS, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami i studentom pełne uczestnictwo w akademickim życiu studentów. To jest impreza, która pozwala 500 osobom rywalizować w takich dyscyplinach jak bocia, badminton czy strzelectwo sportowe, żeglarstwo. Dzięki temu osoby doświadczają pełnej aktywności, poczucia wspólnoty i włączenia w życie akademickie. Państwowy Fundusz wspiera od wielu lat aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na to 39 milionów złotych, finansując organizację treningów sportowych, imprez sportowych, a także szkolenia dla trenerów kadry sportowej. Szczerze gratuluję wszystkim działaczom Akademickiego Związku Sportowego, władzom i trenerom, ich osiągnięć, ich zaangażowania. Gratuluję uczestnikom zawodów, szczególnie sukcesów sportowych, ale także poczucia włączenia, bycia członkiem zespołu, poczucia satysfakcji z rywalizacji sportowej i sportowej aktywności. Życzę dalszych sukcesów i powodzenia w życiu sportowym i akademickim.